Cześć, z tej strony Tomasz Drwal. Witamy w kolejnej odsłonie z serii Zapytaj Trenera, w której to udzielamy odpowiedzi na Wasze pytania. Zapraszamy. Pytanie od Patryka. Chciałbym zapytać o odpowiednią dietę na masę w sportach walki, tak aby za bardzo się nie zalać tłuszczem. Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, ponieważ uprawiając sporty walki, to ciężko jest zalać się tłuszczem, chyba że ktoś po prostu udaje, że trenuje sporty walki. Natomiast jeżeli chodzi o zrobienie masy, to trzeba odpuścić trenowanie sportu walki na rzecz tego, żeby faktycznie nabrać wagi, postać czystej masy mięśniowej, skupić się bardziej na treningu siłownym, na treningu statycznym na siłowni, a nie na treningu w sportach czy sztuk walki, gdzie ten wysiłek jest bardziej aerobowy i nie sprzyjający temu, żeby zbudować masę mięśniową. Mateusz pyta. Mam pytanie, jak poprawić szybkość kopnięć? Generalnie nie tylko pytanie, odpowiedź na szybkość brzmi, jak poprawić szybkość brzmi, żeby po prostu stosować tempówki tak zwane. Można to zrobić na zasadzie 10 sekund pracy, 20 sekund odpoczynku, gdzie jak najszybciej starasz się wykonać jak najwięcej kopnięć, natomiast nie skupiasz się w tym ćwiczeniu na to, żeby były to silne kopnięcia, skupiasz się na tym, żeby były jak najbardziej szybkie. To samo dotyczy pracy rąk, pracy nóg, czy nie wiem, nawet robienia sprintów. To też jest na tej zasadzie, że jak ktoś sprinter ćwiczy szybkość, to nie robi biegu na 1000 metrów, tylko robi bieg na 100 metrów, odpoczywa do pełnej regeneracji i znowu robi setkę. Podobnie jest tutaj. Kwestia tego wydłużania czasu z 10 do 20 czy nawet do 30 sekund, aczkolwiek myślę, że 30 sekund to już jest za długo. Pytanie od Kamila dotyczące tego, co jeść przed treningiem. Według mnie i według takich rzeczy sprawdzonych, które sam na sobie testuję, najlepiej jeść po prostu węglowodany posiłek, odpowiednio skomponowany, składający się z odpowiedniej ilości węgli, z odpowiedniej ilości białka i tłuszczów, tak żeby po prostu mieć z czego energię na trening. I myślę, że to jest wystarczające. Na pewno nie należy się objadać bezpośrednio przed treningiem, należy się wstrzymać gdzieś około 1,5 do 2 godzin, czyli posiłek nie powinien być, jak wchodzimy, wbiegamy na matę, tylko powinien spożywany około 2 do 1,5 godzin przed treningiem. Nie powinien być to posiłek ciężki, lekkostrawny, gdyż obciąża to organizm w czasie treningu i po prostu to czuć, że nie macie mocy, bo organizm jest skupiony na tym, żeby trawić, a nie na tym, żeby siła i cała praca poszła w mięśnie. Aleksander ma zapytanie, które brzmi mniej więcej tak. Od jakiegoś czasu trenuję BJJ? Treningi mam 3 razy w tygodniu. Chciałbym jeszcze uzupełnić swój trening o siłownię. Proszę o podanie kilku najważniejszych ćwiczeń, jakie powinien wykonywać na siłowni, aby polepszyć swoje wyniki w sztukach walki. Pozdrawiam, dziękuję za sugestie, Alek. Alku, trenujesz 3 razy w tygodniu, więc jest jeszcze miejsce na to, żeby uzupełnić te treningi o 2 jednostki treningu siłowo-kondycyjnego lub 3. Jeżeli trenujesz 3 razy w tygodniu i przykładowo jest to poniedziałek, środa, piątek, to wtorek, czwartek i sobotę można poświęcić na trening siłowy, aczkolwiek nie przez dłuższy okres czasu, bo po prostu możesz się przetrenować. I tutaj proponuję rozwiązanie poprzez jak gdyby zastosowanie treningu funkcjonalnego, jak jest crossfit czy cross training. I no nie wiem, no przykładowy zestaw, który nawet możesz zrobić w domu, standardowa Barbara, 20 pociągnięć, 30 pompek, 40 brzuszków, 50 przysiadów, 5 serii na czas. Po tym zestawie notujesz sobie czas przy dacie, w którym dniu dokładnie to wykonałeś i robisz trening natleniający, czyli jakiś taki krótki 20-minutowy bieg. Myślę, że na efekty nie trzeba długo czekać, do 1,5 miesiąca i na pewno forma będzie dużo lepsza. Pytanie oko Oktawiana. Jak panowie dbają o swoje pięści podczas walki, bo mam zmiażdżony staw paliczka? Nie wiem, jak zabezpieczyć knykieć, gdyż technicznie uderzy się 2 pierwszymi knykciami.
Nie wiem, jak ten staw sobie wybiłeś, aczkolwiek no, ja osobiście tejpuję zawsze dłonie. Na walkę tejpuję już odpowiednio plastrami, natomiast na każdy sparring używam owijek i to nie w ilości pojedynczej, tylko podwójnej. No i cóż, no, poza tym ćwiczenia takie jak pompki na kościach, nie tylko na dwóch, ale i na całej, uderzanie w twardszy worek gołą pięścią też jak gdyby odparnia i wzmacnia wszystkie stawy. Przynajmniej można jakoś uodpornić ten organizm na rzeczy, które się przydadzą. Moim zdaniem nie do końca jednak to może wyeliminować nasze dłonie przed urazami, bo sam nieraz miałem powybijane kciuki i palce i właśnie też od tego czasu stosuję jak gdyby podwójną owijkę, a nie pojedynczą. Myślę, że tyle na ten temat. Pytanie od Rafała. Podczas kopnięć bocznych ograniczają mnie zablokowane biodra. Ile razy w tygodniu najlepiej się rozciągać, aby uzyskać lepsze rezultaty? Ile czasu powinno trwać rozciąganie? Jak powinny wyglądać ćwiczenia? Z mojej strony wygląda to tak, że rozciągam się za każdym razem podczas rozgrzewki, aczkolwiek zawsze na koniec tygodnia po ciężkim tygodniu robię sobie taką godzinę stretchingu, gdzie oprócz nóg rozciągam całe ciało. Jeżeli chodzi o kopnięcia boczne, istnieje setki ćwiczeń na to, jak poprawnie wykonywać boczne kopnięcia, nie czując przy tym blokady z biodra. I wszystko leży tak naprawdę w systematyczności i powtarzaniu rozciągnięć podczas rozgrzewek. Moje jest takie zdanie, poza tym jest mnóstwo ćwiczeń metodycznych przygotowujących do kopnięć bocznych, ale na to moglibyśmy tak naprawdę poświęcić osobne nagranie. Pytanie od Szymona. Trenuję obecnie style uderzane, ale chciałbym wrócić do parteru. Niestety moim problemem są słabe stawy, podatne na nadwyrężenia i przeprosty przy wszelkich dźwigniach. Czy polecacie jakieś konkretne suplementy wzmacniające stawy? Jeśli tak, to raczej oparte na glukozaminie czy kolagenie. Zdania są podzielone. Stosowałem jedne i drugie i nie wiem, co myśleć o ich skuteczności. A może polecicie jakiś składnik diety, który wzmacniają stawy? Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Moja rada jest następująca, jeżeli chodzi o stawy i suplementy i wzmacnianie stawów, to na pewno warto połączyć glukozaminę z kolagenem, w swoją dietę wdrożyć jeszcze żelatynę, a oprócz tego stosować ćwiczenia, bo jest szereg ćwiczeń wzmacniających stawy poprzez to, że obudowujemy te stawy mięśniami. Dużo ćwiczeń, jeżeli masz problemy ze stawami kolanowymi czy łokciowymi, jest szereg ćwiczeń stabilizujących na gumach, na tak zwanych beretach, czy na ćwiczeniach z wisach, czy wszystkie te ćwiczenia, w których pobudzamy mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za pionizację ciała. Warto stosować. Wszystkie te ćwiczenia znajdziemy w treningu funkcjonalnym. Ja sam chodzę na porady do rehabilitanta czasami, który cały czas jak gdyby aplikuje mi nowe zestawy. To są zestawy rehabilitacyjne, ale to są też zestawy, które mi pomagają w treningu i stosuję w treningu, ponieważ kiedyś sam miałem kilka ciekawych kontuzji, których dzięki temu, oprócz tego, że suplementacja pełna i odżywianie właściwie do tego ćwiczenia i myślę, że warto spróbować, bo moim zdaniem to działa i jest skuteczne. Pytanie od Artura. Czy rozciągać się codziennie, czy robić dzień przerwy dla lepszej regeneracji? To zależy, ile to rozciąganie trwa. Czy to rozciąganie codziennie trwa godzinę, czy trwa 5 czy 10 minut i jest robione w trakcie całościowej rozgrzewki. Jeżeli mówimy o tej drugiej opcji, to ja bym się jej trzymał, bo zawsze stosuję taką opcję. Natomiast jeżeli chodzi o rozciąganie, które trwa godzinę i więcej, to takie rozciąganie należy robić, ale na pewno nie codziennie. Ja osobiście takie rozciąganie robię raz w tygodniu, zawsze na koniec, bo jak gdyby pomaga mi to rozluźnić całe spięte ciało. To tyle na dzisiaj. Odwiedzajcie nas na Facebooku, zadajcie pytania. My w miarę możliwości będziemy się starali odpowiedzieć, będziemy Wam pomagali rozwiązać Wasze problemy, polepszyć Was trening. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.